Adama Nawałkę czeka trudna decyzja, którzy piłkarze pojadą na mundial do Rosji. Miejsc jest 23, a chętnych wielu. Na to zgrupowanie Nawałka powołał 30 piłkarzy. W piątek czeka ich test z Nigerią, a we wtorek 27 marca z Koreą Południową. Ważne dla nas zgrupowanie i jestem bardzo zadowolony, od razu muszę powiedzieć, z przeciwników, z jakimi będziemy grać. Zarówno Nigeria, jak i Korea Południowa. Są to drużyny, które bardzo podobny styl prezentują do naszych przeciwników z Mistrzostw Świata. Pozostaje jeszcze mecz w czerwcu Chile również. Przygotowania są dopięte na ostatni guzik. 5 czerwca Adam Nawałka ogłosi ostateczny skład na mundial. Do kadry po kilkumiesięcznej przerwie spowodowanej kontuzją wraca Arkadiusz Milik. O miejsce powalczy też będący ostatnio w świetnej formie 30-letni bramkarz Ipswich Town Bartosz Białkowski. W wywiadzie dla klubowej telewizji przyznał, że kadra zawsze była jego marzeniem. Wreszcie dostałem powołanie. Zamierzam ciężko pracować i muszę się tylko upewnić, że zostanę tam na dłuższy czas. Tym, który o swoje miejsce w kadrze martwić się nie musi, jest Robert Lewandowski. O nim jednak mówi się ostatnio bardzo dużo w kontekście Realu Madryt. Spekulacji nie brakuje. Niemieckie media donoszą nawet, że prezes Realu Florentino Perez w trosce o dobre relacje z Bayernem napisał list do prezesa bawarskiego klubu, że nie prowadzi ukrytych rozmów z Polakiem. Bayern Monachium stać na to, żeby zatrzymać Roberta. Jeszcze podkręcają, myślę, byli zawodnicy Bayernu Monachium tą atmosferę i mówią, że jednak Bayern będzie chciał zatrzymać Roberta i w ogóle nie ma o czym gadać. Lewandowski ma ważny kontrakt z Bayernem do 2021 roku. Być może mundial w Rosji przyniesie jakieś nowe rozstrzygnięcia w sprawie jego transferu. Tymczasem to, co Lewy i inni piłkarze pokażą na rosyjskich boiskach, będzie bacznie obserwowane w systemie wideoweryfikacji VAR. FIFA oficjalnie potwierdziła jego użycie na mundialu. W 1000 meczów, które przeanalizowaliśmy, widać, że bez systemu VAR w co trzecim spotkaniu pojawia się poważny błąd sędziego. Z tym systemem błąd zdarza się co 19 meczów. Pierwszy test systemu VAR na mundialu w Rosji 14 czerwca. Polacy pierwszy mecz w grupie H zagrają 19 czerwca z Senegalem. Potem zmierzą się z Kolumbią i Japonią. Agnieszka Kopacz, 24 godziny.